Witam bardzo serdecznie, nazywam się Ala Skwirut i jestem dietetyczką i niebawem psychodietetyczką. Treściami, które tutaj zamieszczam, mam nadzieję pomóc Ci naprawić relacje z jedzeniem i lepiej zrozumieć swoje zachowania jedzeniowe i różne takie procesy, które odpowiadają za to, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. I czasem nie jesteśmy z tego do końca zadowolone. Na samym wstępie, zanim zapomnę, bo pewnie tak będzie, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Cię do zapisania się na listę osób zainteresowanych kursem Pokonaj objadanie się, który będzie miał premierę w maju, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Kurs stworzyłam razem z Kingą Wittenbeck, dyplomowaną psychodietetyczką, z którą bardzo wiele nas łączy, jeśli chodzi o takie podejście do objadania się i pracę z tym jakby problemem. Obydwie też zmagałyśmy się z tym przez wiele lat, więc rozumiemy temat od podszewki i z większością prawdopodobnie rzeczy, z którymi Ty się mierzysz, mamy wiele wspólnego i potrafimy to zrozumieć, bo prawdopodobnie również tego doświadczałyśmy na jakimś etapie naszego życia. Kurs będzie nagrany w bardzo taki, znaczy już został nagrany w taki bardzo luźny sposób, taki bardzo kumpelski. Nie ma tam żadnych mądrych, wyrafinowanych słów i w ogóle schematów, których nikt nie zrozumie. Niezależnie od tego, jaki masz aktualnie poziom wiedzy, niezależnie od tego, jak długo lub krótko zmagasz się z objadaniem się, kurs najprawdopodobniej będzie dla Ciebie przydatny. Więcej informacji w linku w opisie profilu otrzymasz. A dzisiaj chciałam porozmawiać o słodyczach. I słodyczach w insulinooporności, bo insulinooporność to coś, z czym wiele osób, z którymi mam przyjemność pracować, się zmaga, to może za duże słowo, których po prostu wyniki badań wskazywały na to, że mają tę insulinooporność i w związku z tym dołączając do różnych for internetowych i będąc na najróżniejszych kontrolach u lekarzy i dietetyków, słyszą dużo zasad i dużo wskazówek i dużo tego, co robić, co nie robić, co się powinno, czego się nie powinno, bez zobaczenia ich jako osoby. Mój pies odwala, więc jak będziecie coś słyszeć, to mój pies się bawi w klatce i uważa, że to jest najfajniejsza rzecz na świecie. Oczywiście zaczął w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać. Wcześniej była cisza. Nieważne. W każdym razie tak, słyszał dużo takich zaleceń i tego, co wolno, a co nie wolno, bez zobaczenia ich historii, bez zobaczenia ich jako ludzi. I zmierzam tutaj do tego, że usłyszenie, że ma się tę insulinooporność, nie zmienia samo w sobie, tak za pstryknięciem, tego, że ktoś bardzo lubi słodycze. Albo że ktoś bardzo lubi, nie wiem, posiłki bogatowęglowodanowe. Nie zmienia też faktu, że dana osoba ma na przykład zaburzoną relację z jedzeniem lub zaburzenie odżywiania. My często, my mówię jako po prostu jakby specjaliści dający różne wskazówki jedzeniowe, pomijamy to, że człowiek do nas przychodzi z jakąś historią. I screening w zakresie zaburzenia odżywiania czy zaburzonej relacji z jedzeniem właściwie nie istnieje. Mam tutaj na myśli screening w formie takich kilku pytań, powiedzmy kontrolnych, paru takich pytań, które mogłyby nas nakierować na to, że ktoś może mieć w tym momencie problem tej natury. A jeśli wiemy, że ktoś ma problem tej natury, to nasze wskazówki żywieniowe w nawiązaniu do tej insulinooporności, czyli tych jakichś zaburzeń w obrębie gospodarki węglowodanowej, prawdopodobnie brzmiałyby nieco inaczej. Z dużą taką mam wrażenie też jakby dyskryminacją, i takim nie do końca kompleksowym traktowaniem i takim zaopiekowaniem się spotykają się ludzie grubi po prostu, bo wychodzi się z założenia, że skoro ktoś ma większe ciało, to na pewno je dużo słodyczy i że może mu nawet dobrze zrobi, jeśli on sobie te słodycze teraz w ogóle zabroni. No i nic bardziej mylnego. Bo większe ciało nie oznacza niekontrolowane spożywanie słodyczy. A nawet jeśli istniałaby taka zależność, nawet jeśli ktoś faktycznie miałby to większe ciało i nie potrafiłby jeść tych słodyczy w sposób bardziej kontrolowany, objadałby się nimi, to zabronienie sobie ich z dnia na dzień nie musi być dobrą strategią. I dla wszystkich osób słuchających tego, mających insulinooporność, mających jakieś tam różne właśnie problemy w tej natury, a równocześnie mierzących się z problemem objadania się, wiele rzeczy, o których usłyszałyście, nie działały, bo były zbyt restrykcyjne, albo były kompletnie niedopasowane do Was.
Jeśli ktoś przechodząc na wizytę do diabetologa, endokrynologa, czy dietetyka klinicznego, czy kogokolwiek po prostu jadł wcześniej 3 czekolady dziennie, to nagle usłyszenie, że nie powinno się jeść słodyczy, albo no dobra, tam jeśli już pani musi, to tam kostkę czekolady do kawy, a najlepiej właśnie od razu po posiłku, to nie będzie może najbardziej realne zalecenie. I ktoś może w obawie właśnie o swoje zdrowie, przestraszony, nie wiem, wynikami badań, przestraszony rozmową z lekarzem, posłucha tego zalecenia i przez jakiś czas faktycznie zje tą kostkę czekolady dziennie, albo w ogóle właśnie odsunie ją. Tylko pytanie, na ile to będzie jakby trwała zmiana zachowania? I na ile, jeśli ktoś ma nawyk jedzenia większych ilości słodyczy, w różny sposób, z różnych powodów, przestraszony tą diagnozą, utrzyma ten rodzaj zachowania. Bez zastąpienia tych 3 tabliczek czekolady, że tak to ujmę, w inny sposób. Jeśli będzie motywacja, jeśli ten strach będzie, będą silne, będą właśnie tuż po wydarzeniu, tuż po diagnozie, tuż po badaniach, to te początki mogą być faktycznie owocne i mogą być takie obiecujące i może nam się wydawać, że to już z nami zostanie na zawsze. Jednak częściej niż rzadziej jest tak, że ktoś je tą kostkę czekolady, a później w momencie, kiedy wydarzy się gorszy dzień, kiedy wydarzy się jakieś zaproszenie na imprezę, kiedy wydarzy się jakieś wyjście na miasto, na kolację z ziomeczkami, kiedy zwyczajnie wydarzy się życie, wracamy do starych schematów i często wracamy do starych schematów ze zdwojoną siłą wskutek tej deprywacji, wskutek tego pozbawienia się, wskutek tej wstrzemięźliwości, wręcz tak to nazwę. To wszystko jest potęgowane wyrzutami sumienia, no bo lekarz, no bo dietetyk, no bo trener, no bo ktoś tam powiedział, ja nie powinnam, ja jestem złym człowiekiem, tu wręcz takie właśnie umoralnianie tego wchodzi w grę. A wyrzuty sumienia to jest jeden z czynników, które jakby nie sprzyjają wcale takiemu racjonalnemu myśleniu i takiej trzeźwej ocenie sytuacji. Mam tutaj na myśli coś takiego, że jeśli już ktoś zacznie jeść słodycze, to bez wyrzutów sumienia jest większe prawdopodobieństwo, że po jakiejś tam ilości oceni, że no spoko, już mi wystarczyło, już mnie zasłodziło, albo jakby już wiem, że pojadłam i jakby reszta wcale nie poprawi sytuacji, już mi nie służy, nie chcę tego jeść. Kiedy jesteśmy nakręcane wyrzutami sumienia, może się w nas zrodzić taka chęć postępowania od jutra lepiej, postępowania od jutra grzeczniej, więc najemy się tego dnia na zapas. Tylko często trudno jest wrócić tego następnego dnia do tej naszej czystej michy i tej naszej jednokostkowej rutyny i to objadanie się zostaje z nami. Albo pilnujemy się przez cały dzień, żeby tych słodyczy nie jeść, ale wieczorem, po całym dniu pracy, po całym dniu różnych zmagań, kiedy nie wiem, czujemy się samotne, znudzone, kiedy jadłyśmy za mało, kiedy jadłyśmy posiłki, które nam kompletnie nie smakują, bo przestrzegałyśmy jakichś schematów jedzeniowych w ogóle z grup na Facebooku, no to może się okazać, że ta satysfakcja z jedzenia jest znikoma, w związku z czym tę satysfakcję chcemy troszkę sobie nadrobić właśnie tymi słodyczami, które no nierzadko są w domu, a które my nierzadko w ogóle sobie kupujemy w dużych ilościach z towarzyszącym poczuciem, że nie mamy wpływu na to, co się właśnie dzieje, bo nam się sytuacja wymyka spod kontroli. I nierzadko jest tak, że osoby trafiające do mnie na konsultacje psychodietetyczne to są osoby, u których generalnie temat słodyczowy był spoko do momentu, kiedy właśnie albo zaczęły się odchudzać i miały jakiś jadłospis i miały jakieś zasady i była jakaś sztywność narzucona. Nie twierdzę absolutnie, że jadłospis jest zły sam w sobie, bo on może być bardzo pomocny, tylko on nie u każdego się zwyczajnie sprawdza. I to niezależnie od tego, jak elastyczny by nie był i niezależnie od tego, jak świetnie nie byłby ułożony, to jakby w ogóle nie chodzi mi o to, żeby tutaj atakować dietetyków, czy dietetyka jakiegoś konkretnego, tylko o to, że czasami dla osoby po prostu taki sposób postępowania się nie sprawdza i trzeba szukać inaczej, trzeba, nie wiem, na jakimiś schematami się wspierać, jakąś samoobserwacją, jakimiś budowaniem jakichś takich drobnych nawyków w stylu, nie wiem, nie dodajemy śmietanki do kawy, albo wręcz przeciwnie, dodajemy śmietanki do kawy w zależności od jakby celu. Więc jakby tutaj totalnie nie chodzi, że jadłospis sam w sobie jest zły, ale zmierzam do tego, że ta sztywność, która się kojarzy z tym jadłospisem wielu osobom, to takie skrajne podejście 100% albo nic, albo właśnie badania kontrolne i wykład na temat tego, co można, co nie można, jeśli ktoś ma insulinooporność, to są nierzadko początki czyjejś zaburzonej relacji z jedzeniem. I jakby co można z tym zrobić? To zależy od tego,
w jakim miejscu jesteś, jaka jest twoja historia, jakie masz swoje preferencje i upodobania. To, co ja zazwyczaj robię z osobami, które do mnie trafiają na konsultacje, to właśnie staram się wybadać temat i wybadać to, jakie kto ma upodobania, no bo wychodzę z założenia, że ktoś spędził ze sobą całe życie, więc zna siebie najlepiej. I ja na podstawie tam kilku spotkań, które trwają godzinę czy półtora, nie jestem w stanie dowiedzieć się aż tak dużo o tej osobie, ile ona wie o samej sobie. Więc badamy temat, czy właśnie sprawdza się jadłospis, czy nie. Częściej niż rzadziej jest tak, że się nie sprawdza jadłospis. Badamy sobie temat, czy jakiś taki automonitoring i samoobserwacja się sprawdza, czy ktoś jest chętny i chciałby z taką ciekawością i z taką łagodnością poprowadzić sobie taki dzienniczek żywieniowy, absolutnie nie po to, żeby się oceniać. Ja też często podkreślam to, że mi w ogóle tego dzienniczka nie trzeba udostępniać. Ja podsyłam po prostu listę takich pytań kontrolnych i sobie wspólnie rozmawiamy o wnioskach tej osoby, ale ja nie muszę patrzeć na ten dzienniczek. Jeśli ktoś się z tym nie czuje komfortowo, to w ogóle nie jest wymóg. I na podstawie tych wniosków i tych obserwacji danej osoby my sobie badamy, okej, okay, jak się czujesz z tą ilością, nie wiem, na przykład słodyczy, albo z tą ilością chipsów, albo z tą ilością pizzy, która się pojawiła w tym tygodniu. Bo jakby nie mnie oceniać, ile to jest za dużo, ile to jest za mało, ja się odnoszę do tego, co jest dla tej osoby za dużo, a co jest za mało. I na podstawie tego, z czym ona się czuje komfortowo lub niekomfortowo, no staramy się szukać jakiejś drogi, żeby dojść do tego celu, jeśli można tak nazwać. Chociaż bardziej wolę się kierować takim sformułowaniem, że staramy się ułatwić i lepiej zrozumieć, co nam pomaga dokonywać wyborów, z których my jesteśmy bardziej zadowolone. Bo cel się kojarzy z czymś takim, że osiągamy coś i potem już nas nic nie interesuje. Jak na przykład właśnie w przypadku takiego klasycznego odchudzania. Redukujemy, 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 żeby na przykład osiągnąć masę ciała, nie wiem, 70 kg. I jak już osiągniemy do 70, to już koniec diety, koniec w ogóle wszystkiego. 70 osiągnięte, stanem na wadze jest 70. No to tyle. Tylko, że właśnie to, co jest najważniejsze, to jest to, co się dzieje po tym osiągnięciu tego 70. Czyli czy z nami zostały te nawyki, czy z nami zostały te narzędzia, czy z nami zostały te umiejętności na przykład oceniania, co działało, co nie działało, co się sprawdzało, co się nie sprawdzało, co nam pomagało wrócić do naszego planu, do naszych nawyków, do naszych wyborów, co nas wybijało z tej drogi, jak możemy sobie pomóc w przyszłości, żeby te same wydarzenia, te same osoby, te same komunikaty nie wybijały nas aż tak bardzo. Czy jesteśmy w stanie jakoś zmienić swój sposób interpretowania tej sytuacji? Czy potrafimy wychwytywać pułapki, jakie nam funduje nasz umysł w postaci zniekształceń poznawczych? No różne rzeczy generalnie. Ale zmierzam do tego, że taka forma samoobserwacji i podejście do tego z taką ciekawością, jak ja chciałabym, żeby gdzieś tam docelowo wyglądało moje odżywienie, z jaką ilością, jakich produktów ja czułabym się w porządku, które produkty mnie sycą, które produkty mi smakują, ile ja mam czasu w danym tygodniu czy w danym miesiącu na przygotowanie posiłków, jak wyglądają moje zasoby finansowe w danym miesiącu czy w danym tygodniu, bo to też jest istotne i to też się może zmieniać. I z moich doświadczeń wynika, że kiedy staramy się iść w kierunku takim bardziej intuicyjnym, nie mówię tutaj, że w ogóle w intuicyjnym, bo wiele z tych osób chce schudnąć, a podejmując swoje decyzje jedzeniowe w oparciu o cel, jakim jest redukcja masy ciała, no nie jemy intuicyjnie. Ale możemy iść bardziej intuicyjnie, mam tutaj na myśli to, że możemy sobie właśnie zapożyczać kilka takich elementów, jak na przykład zwracanie większej uwagi na ośrodki głodu lub sytości, albo zwracanie uwagi na to, czy coś nas satysfakcjonuje. Zwracanie uwagi na to, czy ilość ruchu, jaką mamy w tygodniu, nam odpowiada, czy ten ruch jest właśnie taki łagodny, taki nieforsowany, czy my w ogóle mamy teraz przestrzeń na to, żeby spróbować z tym ruchem od nowa, bo czasem jest tak, że ten ruch nam się kojarzył głównie z wyciskaniem nie wiadomo jakich ciężarów, czy zrobieniem nie wiadomo jakich ćwiczeń, z częstotliwością, która była na maksa sztywna i w ogóle nie modyfikowalna w zależności od tygodnia i tego, co jest u nas grane w życiu. Więc czasem jest tak, że osoby są w takim trochę trybie trauma, to jest może za dużo powiedziane, ale ja to tak sobie nazywam roboczo, że ktoś ma po prostu wstręt do ruchu, do ćwiczeń konkretnie, bo to jest też czasami taki nasz temat, czy taki cel jakiegoś spotkania, żeby sobie omówić jakby różnicę właśnie między ćwiczeniami a ruchem i zaznaczyć, że generalnie nasze ciała są stworzone do tego ruchu i generalnie najczęściej jest tak, że my się czujemy dobrze mając ten ruch, i uświadamiamy sobie też często, ile my tracimy rezygnując z niego i ile my tracimy pozwalając, żeby ta
kultura diet, czy żeby takie wręcz autoagresywne zachowania z przeszłości w postaci głodzenia się, czy właśnie torturowania się na tej siłowni, teraz zabierały nam te wszystkie fajne rzeczy, które się z ruchem związały. Bo kiedy się porozmawia na tej konsultacji trochę dłużej o jakby formach ruchu, formach aktywności, albo kiedy wracamy do jakichś takich fajnych okresów w życiu danej osoby, wtedy, kiedy się czuła dobrze, jakby z tym właśnie co robi, to okazuje się, że tam często ten ruch był. Tylko, że był na przykład 2 razy w tygodniu, a nie 6. Albo, że to było 30 minut tam jakiegoś marszobiegu 3 razy w tygodniu po pracy w formie takiego właśnie oczyszczenia, w formie oczyszczenia głowy, a nie 6 treningów o 7 rano, godzinnych, na czczo. Zakładając oczywiście, że ktoś tak nie lubił, no nie? Bo ktoś może tak lubić i to w ogóle nie jest moja sprawa. Więc tak, czasem jest tak, że jak my się tak zaopiekujemy tematem bardziej kompleksowo i tak ściągniemy trochę też presję z tych słodyczy, czy z tych chipsów, czy z tych innych rzeczy, które są tak często demonizowane na różnych innych konsultacjach, to się okazuje, że wyniki badań się poprawiają istotnie, bo ktoś dostrzegł, jak dużo traci nie ruszając się, więc tęskni za tym ruchem, chce się czuć sprawniej, chce, żeby go, nie wiem, kręgosłup nie nawalał w wieku 25 lat, bo to już jest trochę nasza plaga i nasz problem przy tym siedzącym trybie życia i tak dalej. I że tam właśnie nie chodzi totalnie o to, żeby monitorować te kroki, chyba że ktoś lubi, albo żeby odhaczać coś w jakimś śledniku nawyków, chyba że ktoś lubi, tylko to, żeby wyjść na zewnątrz, pozałatwiać parę spraw, albo przejść się z podcastem, albo przejść się z muzyką, spędzić takie 20-30 najczęściej minut sama z sobą i zbić sobie piąteczkę, że fajnie było wyjść i fajnie było zrobić coś dla siebie. I często jest tak, że te zachowania przyjmują taki trochę efekt kuli śnieżnej, czyli zaczynamy na przykład od ruchu, czysto hipotetycznie, bo dla danej osoby to było najprzystępniejsze do wdrożenia. Mamy już 2 czy 3 tygodnie tych regularnych spacerów i na którejś konsultacji ktoś się zgłasza, że hej, wiesz co, Ola, tak się dobrze czułam, jak się przewietrzyłam i tak dalej, że miałam wrażenie, że jestem właśnie też trochę bardziej zmęczona wieczorem, więc zamiast tam siedzieć na przykład i odpisywać na maile w pracy do tam północy, stwierdziłam, że położę się o 10 czy o 11, bo będzie mi też łatwiej pójść rano na przykład na spacer po śniadaniu czy przed śniadaniem. I jeśli do tego ruchu dołożymy większą dbałość o sen i wysypianie się, to też pozytywnie wpłynie na ten aspekt jakby insulinooporności. Bo to nie jest tylko tak, że to, czy my zjemy batona, czy nie zjemy batona, w ogóle zrujnuje nam badania, albo nie wiadomo jak poprawi. To jest bardziej kwestia tego, co jest dla nas możliwe i przystępne do utrzymania długofalowo. W zakresie zbliżania się do tego, z czym się czujemy dobrze. I tutaj bym też bardzo chciała podkreślić ten aspekt, bo on wydaje mi się taki kompletnie jakby niezrozumiały, że część osób ma takie poczucie, że jeśli my sobie nie zakazujemy słodyczy, to my dajemy sobie takie przyzwolenie totalne na przejadanie się nimi do granic możliwości. Ja bym tutaj tak jakby zadała pytanie, kto mając jakby fajną relację z jedzeniem, czuje się dobrze dobrowolnie przejadając się? W sensie, kto chce to robić? Bo to, że my możemy zjeść 5 kg czekolady, nie oznacza, że my zjemy 5 kg czekolady. To, że my możemy wpłacić, nie wiem, ileś tysięcy złotych z naszych oszczędności na jakąś fundację, nie oznacza, że my to zrobimy, no nie? Że jakby możliwość nie oznacza nasz wybór. Nie wiem, skąd mi się pojawił w ogóle ten przykład z fundacją, ale nieważne, pojawił mi się. Zmierzam do tego, że często jest tak, że właśnie kiedy my sobie dajemy tą możliwość i dajemy ten wybór, więc nie ma w nas takiej spiny, żeby tego nie robić, żeby sobie tego zakazać i tak dalej, to my jesteśmy w stanie złapać tak bardziej kontakt z samą sobą, co najważniejsze z mózgiem tutaj, który myśli i który wie, że my jak się objemy tą czekoladą, to się będziemy czuły beznadziejnie. I że fajnie jest zjeść batona, czasem fajnie jest zjeść 2 batony, czasem oczywiście przejemy się lodami oglądając jakiś serial, okej, żyćko, ale wsuwanie tego na siłę i wpychanie siebie w siebie na siłę tylko dlatego, że my możemy, jest czymś, na co wiele, wiele osób się raczej nie decyduje. I okazuje się, że kiedy my sobie dajemy możliwość zjedzenia tego batona, na przykład raz dziennie, to po 3 tygodniach nie mamy już potrzeby jedzenia tego batona raz dziennie, mamy potrzebę jedzenia na przykład raz na 2 dni albo raz na 3 dni. Czasem zostaje on raz dziennie i to jest spoko, bo zauważcie, że jedzenie słodyczy regularnie na naszych zasadach, w kontrolowany sposób, kiedy mamy takie założenie, że na przykład zjemy sobie banty, Twixa, Snickersa, coś tam, po obiedzie, na przykład w formie deseru, bo nam się po południu chce słodkiego, to po podliczeniu tego w skali tygodnia czy w skali miesiąca,
bardzo często się okazuje, że nie dość, że tych słodyczy docelowo jemy mniej, to jesteśmy też bardziej zadowolone, bo jeden baton smakuje lepiej niż 5 batonów. W którymś momencie te nasze kubki smakowe się wysycają i mają już zwyczajnie dość. Więc nie wiem, jakby jaka jest puenta z tego materiału, ale chciałam zaznaczyć to, że te różne wskazówki w insulinooporności, co jeść, a co nie jeść, bardzo często robią więcej szkody niż pożytku i zachęcam do takiego odwołania się do siebie i na przykład zastanowienia się, kiedy my w naszym życiu w tym aspekcie jedzeniowym, czy aktywnościowym, czy coś, czułyśmy się jakby dobrze, co działało, jakie wnioski możemy wyciągnąć z dotychczasowych prób zmiany nawyków, czy zmiany zachowania i zbadać ten temat w taki sposób. A jeśli byłybyście w ogóle zainteresowane konsultacją indywidualną kiedyś, to zostawię też link w opisie tego filmu, bo zbieram jakby listę po prostu osób zainteresowanych i jak mi się zwalniają terminy, to tam wysyłam maile. Także dziękuję bardzo. 20 minut pogadane, dopijam kawkę, która jest już zimna i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Pa!